Siemano, witajcie ponownie na kanale Głodnemu Chleb na Myśli. Co byście zrobili, gdybym powiedział Wam, że znaną na całym świecie Nutellę możecie zrobić sami w domu i będzie ona smaczniejsza, zdrowsza i dwa razy tańsza? Nie wierzycie? No to do roboty. Rozpoczynamy od obrania 150 g orzechów laskowych ze skóry. W tym celu wysypujemy je na blachę i parzymy w piecu rozgrzanym do 200 stopni przez około 5 minut. Po tym czasie na blat kładziemy bawełnianą ściereczkę, na którą wysypujemy jeszcze gorące orzechy. Chwytamy cztery rogi naszej ściereczki, po czym porządnie, zgrabnie i powabnie miętosimy. Nasz pakunek ponownie otwieramy i wybieramy obrane orzeszki do miseczki obok. Gdyby któreś z orzechów nadal pozostały nieobrane, procedurę miętoszenia powtarzamy. I tak właśnie wygląda 150 g orzechów laskowych, gotowych do dalszej obróbki. Do pojemnika blendera kielichowego wsypujemy wszystkie nasze orzechy. Następnie dodajemy 25 g kakao, 80 g cukru pudru, gram mleka w proszku oraz około 2 łyżeczek pasty lub naturalnego aromatu waniliowego. Co ciekawsze, wynalazcy Nutelli wcale Ameryki nie odkryli, ponieważ już w XIX wieku we Włoszech znany był krem na bazie orzechów laskowych i kakao o nazwie Gianduja. Nasz blender odpalamy i dolewamy powoli i stopniowo około 140 g neutralnie smakowo oleju, jak na przykład olej rzepakowy lub olej słonecznikowy. W oryginale używany jest olej palmowy, natomiast jest on bardzo niezdrowy, zawiera dużo nasyconych kwasów tłuszczowych oraz w temperaturze pokojowej ma formę stałą, dlatego nasz krem w temperaturze pokojowej może być nieco luźniejszy. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, pomagamy sobie silikonową łopatką. Gotowy krem przelewamy do słoiczków. Przetrzymujemy go w lodówce. Polecam go z croissantem, na naleśnikach albo w środku nocy łyżeczką. Nie wiem, jak długo może stać, bo zazwyczaj po 3 dniach już go po prostu u mnie nie było. Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, łapkę w górę i widzimy się następnym razem.